bardzo miło, że Państwo zechcieli odpowiedzieć na moją prośbę i pojawić się na spotkaniu ze mną. Zdaję sobie sprawę z tego, że trochę no, jest rzeczy, które należałoby omówić, porozmawiać. Ja przyjmuję na takie spotkania taką formułę, że generalnie oczekuję to tego i też Państwo, żeby po prostu problemy, o których chcemy porozmawiać, wypływały bezpośrednio Państwa. Dlatego też po tym krótkim wstępie oczekuję po prostu tego, żebyśmy wiem, że są sprawy, jest te sprawy, które po prostu trzeba poruszyć i które po prostu są bardzo ważne dla mieszkańców tutaj Ziemi Oświęcimskiej. Bez wątpienia sprawa dotycząca spalarni śmieci, kwestia odoru, czy też skrzyżowania w Oświęcimiu, czy też skrzyżowania w miejscowości Grojec. Więc to są rzeczy, o których chciałbym z Państwem porozmawiać. Natomiast reszta no to pewnie wypłynie w momencie, kiedy Państwo po prostu jakąś rzecz, po prostu problem poruszycie. Ja jestem posłem Kukiz 15, Państwo. Coś tam słyszeliście, nie? Zajmuję się głównie dwoma sprawami, jeśli chodzi o Sejm. Tutaj parę osób, które do tej pory się z nimi nie spotykały. Zajmuję się przede wszystkim sprawami dotyczącymi szeroko pojętej ochrony środowiska oraz sprawami dotyczącymi edukacji, nauki, młodzieży, ale oprócz tego w zależności od potrzeby tymi rzeczami, które wyborcy chcą, bym się zajął. Tyle wstępu, reszta będzie po prostu należała do Państwa, a potem ewentualnie także do mnie. Techniczne pytanie do wszystkich Państwa. Pan poseł jest słyszalny i mam nadzieję, że nie będziemy musieli mikrofonów. Dobra. Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Pan poseł właśnie jest na tym spotkaniu, ale to z tego względu, że proszę Pan opinię, że jest Pan po prostu najbardziej pomocny dla obywateli posłów z okolic. Zapraszamy, proszę Pana. Cieszę się bardzo, że Pan tak sądzi. Mam tylko prośbę, żeby się Państwo przedstawiali. Michał Łęczyński. Cieszę się bardzo, że Pan tak myśli. Mam nadzieję, że na taką opinię sobie zasłużyłem tym celownie w Sejmie, ale także poza Sejmem. No. Ale to... I cisza na sali. To chodzi, że... A cisza jest zupełna. A trzeba cisza się odczuwać. Że co, że nie mamy o czym rozmawiać, czy też to będzie... Mamy bardzo dużo tematów, proszę bardzo. Bardzo dużo. Ja Oświęcim akurat nie jesteśmy tutaj gościmi, więc nie możemy opowiadać Państwu głosu. Bardzo prosimy o jakieś propozycje, ewentualnie problemy, które macie na miejscu. Bo nie jest to ono, czy nie jest to ono. To ta spalarnia nas interesuje. O, proszę o przyjęcie. Ta spalarnia najbardziej nas interesuje. Ta spalarnia Państwa, powiedzmy sobie, od dobrych kilku miesięcy ten temat jest przywoływany i bardzo często po prostu spotykam się po prostu z prośbami, żeby tą sprawą się zainteresować. Spalarnia w Oświęcimiu to nie tylko powiedzmy spalarnia, problem spalarni nie dotyczy tylko i wyłącznie Oświęcimia. To jest także problem innych miejscowości w Polsce, choćby na przykład Trzebini, gdzie przygotowywany jest ten blok energetyczny pod sprowadzane do Polski śmieci, ale także dotyczy to powiedzmy Oświęcimia. Cóż na ten temat mogę powiedzieć? Problem polega też na tym generalnie, że proszę Państwa, najczęściej jest tak, że po prostu my za bardzo też nie wiemy, na czym rzecz polega. To Państwo powinniście po prostu do nas podejść i powiedzieć, czym powinniśmy się po prostu zająć, w jaki sposób po prostu Wam pomóc, żeby ten problem rozwiązać. Ja jestem do dyspozycji, natomiast muszę uzyskać pełną informację. Są pewne rzeczy, są pewne informacje, które ja mam, można powiedzieć, takiego poufnego źródła.
poufnego źródła i nie mogę z tymi sprawami, nie mogę tych spraw bezpośrednio Państwu powiedzieć. Wiem, że problem jest bardzo poważny i jest to problem, który jest związany, który po prostu zawiera w sobie jakby kilka elementów. Pierwszy element to jest to, że jest tutaj związek pomiędzy niektórymi politykami, a też przedsiębiorcą, który chce po prostu tą działalność no, nie tyle nawet kontynuować, co rozpocząć, co przebyć. W tej chwili sytuacja jest taka, że my procedujemy ustawę o odpadach. Praktycznie jest ona na ukończeniu. Jest ona już w czytaniu, po trzecim czytaniu i jest w Senacie. Ta ustawa o odpadach bardzo mocno ogranicza możliwości takiego swobodnego, bez refleksyjnego gospodarowania tymi śmieciami. Gospodarkę śmieciami w tej chwili po przyjęciu, bo są pewne obszary, w moim przekonaniu, przepraszam, że za taki wtręt, są pewne obszary, które wymagają szczegółowego nadzoru ze strony państwa. Do tej pory tego nadzoru nie było. W 2012 roku została przyjęta ustawa, która pozwalała, żeby do Polski mogły napływać śmieci po prostu skądkolwiek, ale to nie tylko o to chodzi, że mogły napływać, ale także te śmieci, które są wytwarzane w Polsce, mogły być w sposób taki, można powiedzieć, wręcz bez jakiegokolwiek nadzoru zagospodarowywane. Zagospodarowywanie polegało przede wszystkim na tym, że oczywiście gdzieś tam je magazynowano i po kilku latach te śmieci powinny być poddane albo recyklingowi, albo utylizacji. W tej chwili ten okres trzyletni jakby się kończy, bo można było śmieci magazynować, można było śmieci sprowadzać do Polski, tylko żeby było jasne, ta ilość śmieci, która do Polski była sprowadzana, jest niewielka w stosunku do strumienia śmieci, która jest w Polsce wytwarzana w sposób taki oficjalny, bądź też nieoficjalny. Te śmieci po prostu były magazynowane gdziekolwiek. W tej chwili mija ten okres 3-letni, kiedy mogły być magazynowane i poddawane recyklingowi. Stąd też coś trzeba z tymi śmieciami zrobić. Najlepszy sposób na to poddać je albo samoistnemu, samoistnemu, bo to jest tak, że to są śmieci o bardzo dużym potencjale bioenergetycznym. Stąd też na przykład pod wpływem różnego rodzaju czynników w jakimś tam okresie one same się zaczną palić. Ale są też na przykład miejsca, gdzie dochodzi do tego, że trzeba te śmieci po prostu wprost podpalić. I ustawa, którą myśmy przeprocedowali, ona zawiera w sobie jeszcze pewne luki, ale świadomość problemu sprawiła, że bardzo szybko ona była procedowana, jak to powiedział jeden z marszałków, w trybie pilnym, po to, żeby po prostu ten proces legislacji kontynuowano, żeby po prostu się szybko zakończył. To znaczy, że nawet jak poprawki zostaną wprowadzone w Senacie, to na następnym czytaniu, podejrzewam, że już teraz, ta ustawa po prostu będzie dokończona i pan prezydent tą ustawę podpisze. Ta ustawa zdecydowanie ogranicza możliwości swobodnego gospodarowania tymi śmieciami. No przede wszystkim będzie stały monitoring zarówno od momentu, można powiedzieć, zbierania, aż po moment przetwarzania. W każdym miejscu ten monitoring będzie po prostu obowiązywał, czy będzie po prostu możliwy. Ta ustawa jest powiązana także z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska. Do tej pory było tak, że jeżeli można było kontrolować, to trzeba było się po prostu wcześniej zapowiedzieć. A jak się ktoś zapowiedział, no to było wiadomo, że ten podmiot, który prowadzi tego typu działalność, w odpowiedni sposób się przygotował. Ja znam wiele takich przypadków, choćby na przykład firma Kronospan, w momencie, kiedy sprowadzająca do Polski odpady, które tutaj traktowała jako surowiec energetyczny i poddawała spalaniu, w momencie, kiedy po prostu dowiedziała się, że ona ma swoje zakłady w różnych miejscach w Polsce, ale ma też w Austrii.
w Austrii. Dlaczego sprowadzono do Polski, a nie do Austrii? Dlatego, że w Polsce są niższe normy. Niższe normy. Stąd też do Polski to jest sprowadzano, a nie do Austrii. No więc jak sprowadzano, to zakładano odpowiednie filtry na kominy i wszystko było ok. W momencie, kiedy po prostu kończył się okres kontroli, z powrotem funkcjonowano, czy z powrotem działało już bez tych po prostu ograniczeń. W tej chwili Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła kontrolować w sposób niezapowiedziany i to w sposób ciągły. O dowolnej porze taki zakład może ona po prostu skontrolować. Co więcej, Inspekcja Ochrony Środowiska będzie miała szczególne uprawnienia dotyczące ja chciałem, żeby pan reagował i ja podejrzewam, że więcej tego powodu. Choć nie będę zgadywał, ale zaraz tylko wrócę. Tylko chciałem ten wątek dokończyć, bo to jest ważna sprawa. Mianowicie taki, że Inspekcja Ochrony Środowiska w tej chwili nabiera uprawnień śledczych. Czyli będzie mogła funkcjonować jako instytucja podobnej natury jak policja czy prokuratura. Więc jest to bardzo ważna rzecz. I tu się pojawia istota rzeczy. Mianowicie, kto będzie pracował w tej Inspekcji Ochrony Środowiska. To jest po prostu w tej chwili najważniejsza rzecz. Do tej pory, i my na to zwracaliśmy uwagę, że trzeba dokonać sanacji tej instytucji, uzdrowienia. Można to zrobić w dwojaki sposób. Po pierwsze, wzmocnić inspektorów ochrony środowiska, dać im więcej pieniędzy. Czyli jeżeli zarobią więcej, no to będą po prostu starać się pracować uczciwie, rzetelnie, także z korzyścią dla ludzi. I druga rzecz, związana właśnie z tą sanacją, to jest wymiana kadr. Jest to konieczne. Jest to konieczne. Proszę? Kwestia kwalifikacji. Kwalifikacji, tak, oczywiście. I w tej ustawie bardzo dobrze, bo mamy ewidentnie rację, w tej chwili po prostu, żeby stać się inspektor ochrony środowiska, stali się funkcjonariuszem służby państwowej. I on, żeby stać się tym funkcjonariuszem służby państwowej, będzie musiał spełnić określone kompetencje, kwalifikacje. Nie wystarczy tylko praca za biurkiem, ale musi też pewne kursy przejść. I tu jest też problem związany z taką społeczną kontrolą ze strony ludzi. No to się nie zrobi po prostu natychmiast. Ustawa co prawda wejdzie w życie natychmiast po podpisaniu jej, po podpisaniu jej przez pana prezydenta. Niemniej jednak pewne rozwiązania muszą po prostu potrwać, choćby na przykład zorganizowanie tych kursów. Nie ma pracowników, którzy są przynajmniej po ochronie środowiska albo po naukach przyrodniczych, no to będzie się ich wmawiać, że te drzewka są chore i można zrobić betonową pustynię z kolejnego parku, nie? No właśnie na tym problem polega, że tutaj powinni się też pojawić ludzie, czy ludzie powinni po prostu dokonać kontroli ze strony społeczeństwa. To jest po prostu... No ale kontrola jest przecież policja, prokuratura, ale prawda jest taka, ma pan teoretycznie rację, prawda jest taka, że do tej pory tak zostało stworzone prawo, specjalne prawo. Zresztą jeżeli ktoś po prostu śledzi moje wypowiedzi, czy śledzi moją stronę poselską, to wystarczy wpisać poseł Brynkus i wtedy państwo znajdziecie, to ja postawiłem taką tezę, która po prostu jest tezą po prostu ewidentną, można uznać za prawdę oczywistą, ponieważ nikt wobec tej tezy nie zaprotestował. Po prostu dokonano specjalnego procedowania, przyjęto specjalne prawo po to, żeby tak to wszystko funkcjonowało. W Polsce po prostu opanowała mafia śmieciowa. Panie Kośle. W niektórych elementach. Lobował za ustawą pan Marki. Nie, pan zgadza się. Oczywiście, że tak. Ustawa według kilkunastu rad gmin nosiła już znamiona przestępcze. Tam w ustawie śmieciowej pozwolono na parę kniwów.
Dziś możecie poprawiać, szybko tego nie zrobicie, ponieważ to, co miało spłynąć, no ale to... Po części spłynęło. I ja się tu z panem zgadzam, że tam musi być w tej chwili człowiek odpowiedni, żeby zacząć nad tym panować. Tylko nie rozumiem, jak można prawo wprowadzić, które jest bublem. Pan pracuje tam, gdzie pracuje, zarabia jakieś tam pieniądze i nie bierze odpowiedzialności za nic. Według tej ustawy podzielono Polskę na strefy, w których kapitał zagraniczny może inwestować i to zrobi, bo my mamy spółeczki swoje, ale one są podwykonawcami. A główne siedziby, wie pan, są tam i tam. My przykładowo jako gmina Oświęcim korzystamy z firmy, nie naszej, lokalnej, ale przetarg wygrała firma, która ma siedzibę w Niemczech. Ale można zgłosić, że jeszcze... Ale ja mam świadomość, jak jest u was czy u nas. Tylko... Nowy ale proszę pani, kwestia jest również następna. Wyeliminowało się małe podmioty z rynku. One dzisiaj pracują za grosze, tak jak pan u nas, który jest we Włosienicy Mobisz. On jest podwykonawcą. Dysponuje potencjałem, ale on z nimi nie wygra, bo ustawa pozwala na to, o czym pan nie, mówi. No. To była ustawa wprowadzona naprawdę w okresie konkretnym. I słuchajcie, no, niektórzy mogą to potraktować jako narodomkę na określoną formację polityczną, ale fakty są po prostu oczywiste. Tu się nie da po prostu wbrew tym faktom no, je zakwestionować. Nie da się tego zrobić. Ja prosiłem, myśmy przygotowali tutaj z moimi współpracownikami, między innymi z panem Krzysztofem Sitko, ale też z takim panem Jurkiem Trojanowskim, przygotowaliśmy interpelację do ministra, która została w sprawie właśnie tej ustawy o odpadach, raczej inaczej, o śmieciach, tym co się działo, bo problem polega na tym, że w Polsce, do Polski te śmieci napływały już od dawna. Można powiedzieć, że z 20 lat do Polski te śmieci napływały, ale nie w takiej ilości. I tutaj się zbiegły dwa jakby czynniki. Po pierwsze napływ tych śmieci oraz także to, że zezwolono na gospodarkę śmieciową w Polsce w sposób całkowicie bez kontroli. Całkowicie bez kontroli. Można robić, co się chce. Zrobiono po prostu taką ustawę, która po prostu no, jest ewidentnie z jednej strony korupcjogenna, a z drugiej strony jest ewidentnie przeciwko ludziom. Choćby na przykład kwestia RIPOK-ów. To jest problem bardzo poważny. Dlaczego ograniczona została liczba RIPOK-ów? No po to, to są tak zwane regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Termicznego? Nie, one nie są. Nie termicznego. To jest samo RIPOK-ów, RIPOK-ie to jest całkiem co innego. One mogą po prostu na skutek tego przetwarzania, bo tam się dokonuje tej frakcji odpadów i można po prostu tą resztę spalać, nie? Spalać. Ale ograniczono. Po co? No po to, żeby po prostu z jednej strony koncesjonować, a z drugiej strony udzielać swoim. To jest po prostu skandaliczna sytuacja. No tak, ale panie pośle, my mamy sądy, w których są ludzie gdzieś przywiezieni 100 lat temu na 2000 radzieckich ciągów. 60 tysięcy ludzi, komisarzy przyjechało, dziś tam pracują dzieci i wnukowie, wszyscy. Prawo jest tak skontrolowane, jak pan mówi, ja się zgadzam. Ponieważ jeżeli ja coś zaskarżę, to dostanę taką odpowiedź, jak mnie prokuratura wzywała i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Panie Medacz, ale to pan musi udowodnić no. Rządzącemu winę. No widzicie państwo, to ja i będzie tak, wiecie co, mogłem udowadniać, ale nie komisarz jak nie puszczał po strajku na Piaście, to mówił mi to samo, co wy mi teraz. Słuchajcie państwo, to może być tak, że będziemy po prostu bezradni. Będziemy rozkładać ręce, bo się nic nie da. Trzeba działać, naprawdę działać i się nie bać. Ja wiem, że to grozi nieraz trzeba poważnie. Dobra, ale proszę pana, było prawo, które pozwoliło na to. Pozwoliło na to. To prawo się zmieni w sposób taki bardzo, powiedzmy, można powiedzieć drastyczny. Niemniej jednak doprowadzono do takiej sytuacji, która jest tam naprawdę grozi różnego rodzaju po prostu niekorzystnymi konsekwencjami. I za to też ludzie powinni wziąć odpowiedzialność. Oni powinni po prostu, trzeba po prostu te osoby do odpowiedzialności przywołać. Ja pytałem Kowalczyka i to publicznie, kiedy była ta procedura. Kiedy wreszcie dokonają audytu
audytu legislacji, tego w jaki sposób procedowane były te ustawy. Dlaczego po prostu kto za danym rozwiązaniem lobbował? Słuchajcie, to Państwo, no, macie świadomość tego, że w Polsce sądy, bo to jest tak, to jest wszystko jakby tak są powiązane, a nicią taką wiążącą wszystko, to jest tłumik i sizm, jakoś to będzie i wreszcie kastowość. Wreszcie kastowość. Ale kastowość wbrew pozorom nie obejmuje tylko i wyłącznie sędziów, ale obejmuje ludzi decyzyjnych. Ci, którzy decydują, podejmują. Po to był robiony ten system naczyń połączony. Po to. No, żeby obejmował wszystkie decyzje. On nawet nie został robiony. On się tak stworzył tak naprawdę. Dostrzeżono po prostu tą możliwość takiego funkcjonowania, to się dzieje. Zresztą, co będę dużo mówił? Wie pan co? My, tu razem z Grześkiem korzystaliśmy z usługi pana. Pasy pasa. Gdzie pan wójt twierdzi to, co twierdził, my jako rada występowaliśmy o pewne rzeczy. Jak pan pojechał do Krakowa, udało się pewne rzeczy załatwić, to mój można władca powiedział, że pan wie. No ja wiem, jak był. Tylko wie pan, dziś mamy podobny problem z lewoskrętem do Trójca, gdzie no grzechem już nie zaniechania, tylko dla mnie nie umiem tego nazwać, jest były w pracach indykatywnych robione projekty zatwierdzone wstępnie, gdzie miała być połączona gmina Oświęcim z miastem Oświęcim chodnikami z lewoskrętem do Grodzica i dziwnym trafem wszystko było klepnięte. Nagle się okazuje, że został tylko lewoskręt, jeszcze wadliwy, do Grodzica, a Oświęcim nie będzie łączony z gminą Oświęcim, bo jest brak pieniędzy lub ktoś z kim się nie umie dogadać. No przede wszystkim ma połączenie gminy wiejskiej z miastem jest nieopłacalne. To sprawa jest jasna. Ale ja mam wiadomnika, z którego według projektu w tej chwili będą korzystać ludzie od Tarniówki do praktycznie do Chorąbki, a tu sobie będziemy jeździć między stawami. Ja powiedziałem, że sprawą się zajmę. Ale okej, my jesteśmy samotni. Będę się zajmował, jak Państwo wiecie, i tutaj w środę. Tylko do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, o czym Pan mówi, jest na każdym szczeblu. I to się tak ciągnie. Ja gdzieś no, ludzie się za to nie wezmą. Takich przypadków jest naprawdę mnóstwo. Jeżeli chodzi o sądy na przykład, to... Ja Panu powiem, bo przepraszam, że przeszedłem. Mam przykład. Mam takie 13 tomów za darmo ze Strojewskim generalnie i zablokowałam mu jakieś 200 milionów, zupełnie niechcący, zupełnie naprawdę niechcący, bo tam wepchnęłam jakąś sprawę. Łatwiej mi było się dostać do zastępcy prokuratora generalnego, niż potem, żeby to przesłać drogą, bo ja musiałam mieć kopię wysyłania pism, bo prokuratura generalna, znaczy jeszcze w tamtym roku rzucała się po 7 latach do prokuratury dolnośląskiej, która przeczyła operacyjnej potem regionalnej po wymianie ci. Te osoby się dalej znalazły w innych miejscach. I okazywało się, że przyczyła prawomocnemu wyroku, był prawomocny wyrok karny sądu, a ta prokuratura przeczyła istnieniu w ogóle tej sprawy. To była taka dość skomplikowana sprawa. Ale problem polegał na tym, że ja, żeby wysyłać jakiekolwiek pismo odpowiedzi do generalnej, która mnie tam zapytała jakieś dokumenty, nie chciałam tego robić tak o wysyłać na pocztę, tylko mieć potwierdzenie z biura jakiegoś. Mam biuro poselskie, to śledzimy dwóch posłów, PiS-u, ja to prześlę. Dostać się do nich było trudniej niż do papieża i zajęło mi to 4 razy więcej czasu, niż dostanie się do zastępcy prokuratury. Nie powiedziała pani do Zatora. No tak. Proszę? Zatora trzeba powiedzieć. No to jeden z nich właśnie był burmistrzem Zatora. Nie mówię o panie żartu w tej chwili, bo... Nie, no, słuchajcie, nie, to jest tak, że... Ale panie pośle, musicie... Bo jesteście wybrani przez ludzi tak jak i my. Tylko w tej chwili problem jest taki, że z jednej... Właśnie, bo mówię, że jedna osoba pomoże, a pięciu jest zajętych poważną, czy zrobiło rękę, albo się boi komuś narazić, albo ma na sobą jeszcze tam jakąś tam wierchówkę. Ale takie spotkanie, to są różne sprawy, to jest sposób ogólny. No, dla mnie problem właśnie polega, tutaj jest mam trochę racji, że rzeczywiście trzeba po prostu tu w końcu wziąć też w ręce swoje sprawy, no naprawdę. Za socjalizmu było, że partia robiła jednak... No tutaj ja zaczynam się troszeczkę użalać. Wszyscy wiedzą jak jest, że są ładnie płaciki, ale skończmy ten temat tych spalarni 10 minut i w ogóle o tym. Jak to jest jedyna osoba, jeden temat liczę na to, że po prostu nie... To znaczy jeszcze wiem jedno odnośnie spalarni. Było spotkanie z panem starostą w bibliotece. Byliśmy z babkiem.
I to tak pięknie to spotkanie wyglądało. Później się okazało, że oni nie mając zgody, czyli konsultacji społecznych, prawdopodobnie zrobili to spotkanie w bibliotece, żeby mieć podkładkę pod to, że konsultacje się odbyły. Przedstawili nam wizję spalarni, no super, ale po dwóch godzinach tak mnie pikło i zadałem im pytanie. Mili Państwo, przyszedłem tu, bo nie do końca wiem, o czym będziecie rozmawiać, ale tak mi to przedstawiliście, same zalety tej spalarni, że zbudziliście mu niepokój. Bo mi to wygląda na Czarnobyl, który był taki ofert, a jak pierdykło, to cała grupa była skażona. Oni nie wykazali żadnych wad. Pan między wierszami, jeden i drugi pan prezes Syntosu zaczął się wygadywać, później się gryzł w język, ponieważ pan Bartek pytał o szkodliwość. Nie ma żadnej szkodliwości, ale gdzie będą składowane odpady? Wykupili kopalnię wieczną w Niemczech, soli, i tam to będą składywać. Czyli jest szkodliwość, czy nie? Bo będą wozić hermetycznych autach, zabezpieczenia potężne. Okazało się, że jest kat, są gierzacki promieniotwórcze, no ale to między wierszami oni się wygadali. Ale resztę prowadzi pan Bartek, jest dokumentacja jakaś tam, mili Państwo, i najbardziej mnie niepokoi to, że zbyt mało ludzi tym się interesuje, bo wszyscy mówią, będzie w okej. Nie będzie, bo zadałem im pytanie, będzie taka spalarnia jak we Wiedniu, nie, bo na to nas nie stać. Więc pan Sobowią zrobi pewne rzeczy, żeby zarobić pieniądze tak, kosztem ludzi. Ale no, się zgodzicie, ja bym tym bardziej nie było. Jeśli mogę powiedzieć jedną rzecz. Znaczy formalnie, tak żebyśmy ją zatrzymali, nie szukając dziur prawnych jakichś nieścisłości, nie ma szans. Miasto, zarówno prezydent, jak i starosta jest zwolennikiem tej inwestycji. I wydali zgodę. Na zebraniu tutaj odpowiednich władzy. Na mieszkańcach Oświęcimia? Nie. To znaczy, no, ja tutaj jest jedna zgoda. I mam nadzieję, pozwolę wam, pozwolę państwu, że powiem. Jest jeden problem, bardzo istotny. To jest kwestia tego, że z tego co wiem, to do tej spalarni śmieci miały być złożone śmieci z zagranicy. Nie oszukujmy się, Syntos ma zarówno swoje fabryki w Holandii i za granicą. Teraz tak, wiecie, ile kosztowało przywiezienie tony śmieci, w sensie takiej odpłaty środowiskowej, ile kosztowało dzisiaj? Bo śmieci, tak naprawdę te odpady, to jest też dobry surowiec do różnych rzeczy, nie? Czyli różne rzeczy. I cały czas przecież... I tak, tak będzie, ale powiedzcie, ile kosztowało? Jak sądzicie Państwo? Za tonę, no. Za tonę. W Polsce mówię 1010 zł. Nie, za przywiezienie trzeba było zapłacić 1400 zł. 1400 zł. To oznacza, że były przewożone śmieci, które były po prostu najbardziej szkodliwe. Najbardziej szkodliwe, bo nikomu się nie opłacało, zaraz powiem dlaczego, nie opłacało przywozić śmieci takie, które można byłoby pozyskać surowce. Jakieś surowce, rzeczy, które można byłoby jeszcze wykorzystać. 1400 zł. To jest nic tak naprawdę. Za tonę śmieci, które nie wiadomo co będzie, metale ciężkie, różne rzeczy, tego typu rzeczy. W tej chwili stawka jest podniesiona do 14 tysięcy złotych. To oznacza, że śmieci, które są, oczywiście mogą się takie zdarzyć, bo jeżeli nasycimy tonę śmieci różnego rodzaju pierdeskami, przedmiotami, to się opłaca po prostu nawet zapłacić te 14 tysięcy złotych. Nie, ale to jest przestępstwo, bo nie można tak wprowadzać. A tutaj legalnie można było sprowadzić za 1400 zł tonę śmieci. Gość, który musiał tam utylizować, miał zapłacić powiedzmy 10 tysięcy euro za utylizację takiej śmieci, to wolał zapłacić 1400 zł i do Polski je przywieźć. Teraz będzie 14 tysięcy złotych. To oznacza, że będą mogły przyjeżdżać do Polski tylko takie śmieci, które są z punktu widzenia surowcowego opłacane. A wiecie, ile taka tona w Niemczech kosztuje? 6 tysięcy euro. 6 tysięcy euro. W tym sensie, że żeby ją po prostu utylizować, to kosztuje 6 tysięcy euro. Taka utylizacja kosztuje. To i tak w Polsce jest niżej, mniej niż jest w Niemczech. Niemniej jednak o wiele więcej niż było do tej pory.
i w trakcie procedowania została zaproponowana poprawka, że te odpady, tak zwane nie niebezpieczne,